Dzień dobry. Jestem w Bieszczadach i muszę się przyznać, że miałem taki plan, żeby nagrywać tutaj kolejne odcinki Kuchni Zwycięzców, siedząc sobie przy ognisku i wiecie, w takim bieszczadzkim klimacie i opowiadać wam historię. Ale pogoda za oknem jest taka, że warunków na ognisko nie ma wcale, bo jest zimno i mokro, deszcz pada. Więc wykorzystam tą sytuację, ponieważ jeszcze w lipcu tego roku nagrałem niezwykłą historię. Kuba Kornacki, lider zespołu Kanaan, którego spotkałem w Pradze na seminarium Koinonii Jan Chrzciciel, opowiedział mi pewną historię. Kuba wcześniej był aktorem teatru muzycznego w Gdyni, teraz w pełnym wymiarze prowadzi zespół Kanaan. Wielu z was zresztą spotkało się na pewno z tym projektem już. Rzadko się tak zdarza, żeby jakaś historia dotknęła mnie tak, żeby wycisnąć ze mnie łzy. A ta historia właśnie mnie tak głęboko dotknęła. Dlatego już bez żadnych dłuższych wstępów zapraszam. Posłuchaj tej historii. Kiedyś byłem aktorem. I to udawane życie sceniczne zaczęło mnie coraz bardziej wysysać z mojego prawdziwego życia. Z mojej rodziny, z moich relacji, z przyjaciółmi. Zwyczajnie nie miałem na to czasu. Nawet o tym nie wiedziałem, ale bardzo pragnąłem doświadczyć takiej sztuki, która naprawdę wynika z życia, wypływa z prawdziwego życia i na to życie potem wpływa. I kiedyś dostałem w mailu taką opowieść. Prawdziwą opowieść. O dziecku, na które lekarze wydali wyrok, które urodziło się w połowie ciąży i było takie małe, że mogło się zmieścić na dłoni u lekarza. Na początku miało go w ogóle nie być, potem miało resztę życia spędzić w stanie wegetatywnym. Przez pierwsze 3 miesiące życia tej dziewczynki matka patrzyła na nią przez szybę inkubatora. Patrzyła, jak mała walczy o każdy oddech, zastanawiała się, czy zdąży ją przytulić przed śmiercią. Nie mogła jej dotykać, bo była za mała, bo skóra jeszcze nie była wykształcona. Codziennie pytała: Boże, jak możesz na to patrzeć? Nie powiem wam, jaki jest finał tej historii, bo nie będziecie chcieli może słuchać tej piosenki, ale kiedy usłyszałem, jakby przeczytałem tą opowieść do końca, przez 2 dni chodziłem do tyłu i myślałem, że muszę coś z tym zrobić. I zacząłem pisać piosenki przez tą historię, bo to jest pierwsza chyba piosenka, jaką napisałem w życiu. I tak się zaczęła moja przygoda. Opowiadanie takich właśnie historii, jak ta. Prawdziwe historie. Nosiła Diana dziecię swe, pod sercem niby skarb. Tuliła je, pieściła je we wszystkich swoich snach. Lecz los okrutnie zbudził ją i kiedy nastał świt, na świat wydała dziecię swe, w pół drogi wcześnie zbyt. I przyszedł wnet uczony człek i spojrzał na jej skarb. Dziewczynka mogła zmieścić się na dłoni niby skrzat. I spuścił wzrok uczony człek i nie chciał mówić nic. Wyszeptał wreszcie: może noc, lecz nie dłużej będzie żyć. Minęła noc i minął dzień, lecz Diany nie zmógł sen oddychać. Sama bała się, wciąż słuchała córki swej. I walką każdy oddech był, skrzet walczył raz po raz. Nie chciała wierzyć Diana, że skrzat nie ma żadnych szans. Odwiedzał je uczony człek i dziw go nieraz brał,
że długo taka agonia trwa, wszak na tym on się znał. Przestrzegał matkę raz po raz, by nie tuliła jej. Tak mała jest, że dotyk też jej przenieść może. Śpi, mała, śpi. Bij, serce, bij. Wybacz mi, że nie umiem cię utulić. Pięć długich lat i doczekała się. Co wieczór siadywała Diana na werandzie swej i na kolana brała cud, co nie miał prawa żyć. Z zachodem słońca słała pieśń: Panie, dzięki ci. I podniósł główkę mały skrzat: ach, mamo, zapach ten, poznajesz go, tak dziecko, chodź, ten wiatr zwiastuje deszcz. Lecz skrzat pokręcił główką, nie pamiętam jak ze snu. Tak pachnie on, gdy głowę swą na piersi położę mu. I rana zabliźniła się, pojęła Diana, że gdy przeklinała los, nie mogąc pieścić córki swej, nie leżał sami mały skrzat, bo choć trudno wiarę dać, sam Bóg do piersi tulił ją, a zapach poniósł wiatr.